Witam się, witam u mnie w kuchni. Cukinia rośnie u mnie w tym roku jak szalona. Przyniosłam kolejne egzemplarze, większe i mniejsze. Ten był troszeczkę smażony, więc też go wykorzystam. I tak, będę robić sałatkę. Jeżeli macie starszą cukinię, to ubieracie ze skórki i wydrężacie właśnie tutaj gniazda nasienne. Jeżeli macie takie egzemplarze, na przykład jak ten egzemplarz, tylko sobie tutaj odetnę plasterek, to kroicie po prostu w całości, w plasterki, ręcznie lub maszynowo. Wiadomo, odcinacie te dupki, myjecie dokładnie i kroicie sobie na cztery plasterki, czyli ja sobie kroję na pół te większe, bo ja mam trzy takie większe, jedną mniejszą. Nie wiem, ile tu będzie na czysto, 2 kg cukinii. Wydrążę gniazda nasienne i będziemy potrzebować cukinia. Tak, 2 kilo, już tak na czysto powiedzmy. Trochę cebuli, czerwona bądź zwykła, jak nie macie. No tak, wiem. Kilogram do półtora. Czosnek, główka lub dwie, w zależności kto jak lubi. Zobaczę, ile ja dam. Marchewka, tak, ja wiem. Niecały kilogram. Ja mam takie mniejsze. Wiadomo, obieram i ścieram na tarce. 3-4 papryki. Ja sobie może jeszcze przyniosę kawałeczek ostrej papryki i do tego jeszcze, wiadomo, będą szły przyprawy i przyniosę sobie, poszatkuję jeszcze do tego koper. Także z papryki wydrążam gniazda nasienne, kroję w paseczki, marchewkę obieram na tarce, cebulę w półplastry, czosnek wiadomo, kroję drobniej lub sobie przeciskacie przez praskę, to już wasza wola. Cukinię wydrążam gniazda nasienne i kroję. Potrzebujemy dużej miski. Wszystkie składniki będziemy zalewać zalewą. Odstawiać na 2-3 godziny. Następnie będziemy je pakować do słoików i pasteryzować. Także ja się zabieram za krojenie tych moich wszystkich warzyw. Oczywiście warzywka umyte. Jeszcze nie mam swojej papryki na tyle, żeby po prostu jej używać do przetworu, więc się posiłkuję kupną. Jak ktoś ma, to fajnie, albo robi w późniejszym okresie, bo jeszcze akurat nie ma cukinii, marchewki, no takie mi porosły, mniejsze, większe, słabo, bo mało posiałam, z drugiego wysiewu nic nie zeszło, ale coś tam do przetworów jest, a na dalszy etap to sobie po prostu zakupię. Także czerwoną cebulkę wybrałam, bo mam. Fajnie będzie kolorystycznie wyglądać, ale jak nie macie, dajcie po prostu zwykłą. Zabieram się za krojenie, wiadomo, chyba każdy sobie poradzi. Na pół łyżką wydrążam gniazda nasienne, zobaczę. Jak w razie okaże się, że skórka jest twarda, to będę obierać. Tej może być na pewno. Ta, nie wiem, zobaczcie, jakie śmieszne mi te cukinie porosły. Zapyliły się żółte od zielonych. I są takie dwubarwne, ale to nie ma znaczenia, czy macie żółtą, czy macie zieloną. Różnie mówią, cukinia, kabaczek, ale dla mnie to jedno i to samo. Są takie jeszcze w paski. Cukinie takie, bardziej takie jak dynia okrągłe. Taką, jaką macie, taką wykorzystujcie, jeżeli będziecie robić taką sałatkę. Dobra, kończę to gadanie, biorę się za krojenie. Możecie to robić, jak mówiłam, ręcznie lub maszynowo. To już sobie ułatwiajcie życie. Widzimy się, jak ja już będę miała to pokrojone. Jeszcze przyniosę koper. Pokażę wam mniej więcej, na jakie plasterki kroję cukinię, coś takiego. Ja sobie kroję takim nożykiem karbowanym, ale oczywiście zwykłym nożem też można. Nie obierałam, okazało się, że skórka jest miękka. Tam mam te swoje wyjęte gniazda nasienne. O, tak to wygląda, tego nie potrzebujemy. I sobie takie kroję. Fajnie tak wygląda. Takie prążki. Przypomniałam sobie, że mam taki nożyk. Także sobie pokroję w takie prążki. Także na cztery wydrążam gniazda nasienne i sobie kroję w ten sposób, tak do wyczerpania zapasów.
Tak, moi drodzy, cukinię mam już pokrojoną, no sporo wyszło, dałam tutaj dwie łyżki soli. Dokładnie sobie zaraz wymięszam, odstawię i będę kroić pozostałe warzywa. I potem sobie tutaj dodamy. I tak, moi drodzy, za ten czas, jak ja sobie pokroiłam pozostałe warzywka, cukinia postała z tą solą, puściła tego soku dużo. Tego soku się będę pozbywać, czyli idę sobie to odcedzić. Sok już sobie scedziłam i będziemy dodawać wszystkie nasze pozostałe składniki. Mamy tak. Cebulka, co Wam pokazywałam, pokrojona w pół piórka. Dwie główki czosnku. Te marchewki starte i pod spodem mam paprykę. Teraz sobie tutaj wsypię do miski. Tutaj mam sporą ilość kopru. Takie dwa dobre pęczki też będę dodawać. I co dalej? Dalej tak. Potem, jak sobie dosypiemy te warzywa, dodajemy szklanka cukru, szklanka octu, szklanka wody. Tutaj oczywiście jest więcej wody. Sobie będę wlewała w ten kubeczek. Najpierw nasypałam cukru i tak. Pół opakowania mam pieprzu w ziarnkach, więc dam. Pół opakowania, dobra łyżka, można powiedzieć, nasion gorczycy. Jedno opakowanie papryki słodkiej, bo to będzie właśnie zalewa na bazie papryki słodkiej. Wszystkie te składniki daję tutaj. Mieszam. Jest w tej chwili 16:30, gdzieś do 19 godziny, 2 do 3 godzin będę odstawiała, żeby to się wszystko przegryzło. Następnie będziemy nakładać do słoików i oczywiście będzie pasteryzacja. Pasteryzacja na mokro. Ja zazwyczaj robię tak, że pasteryzuję tak 10-15 minut od momentu zagotowania się wody. Także łączę to wszystko i Wam pokażę, jak to będzie kolorowo wyglądać. No i zobaczcie, po dodaniu wszystkich tutaj powiedzianych przeze mnie składników, sałatka prezentuje się tak. Patrzcie, jaki ładny kolorek ta papryka dała. Oczywiście ja już spróbowałam zalewy, bo ja bym się nie mogła powstrzymać, żeby nie spróbować, taka słodko-kwaśna. Wiadomo, że po pasteryzacji, po przegryzieniu będzie to zupełnie inaczej wyglądało, ale myślę, że jest pięknie, kolorowo, nie? Zobaczcie. Pięknie będzie to w słoikach wyglądać. Zobaczymy, ile słoików wyjdzie. Ja już niestety mam trochę deficyt słoikowy, bardziej będę pewnie w tych dużych słoikach robić. A jeszcze przede mną robienie pomidorów. Pomidory to wiadomo, muszą być, bo też dopiero tak na dobre się zaczynają. No i zobaczcie, czyż to nie będzie fajnie wyglądało do mielonego bądź schabowego z ziemniaczkami lub ryżu. Z jakimś kotlecikiem czy z żeberkami. No fajnie, fajnie. Także ładnie to wygląda. Pachnie, powiem Wam, też pięknie. I teraz to zostawiam na 2 godziny. Tylko sobie przykryję. Można od czasu do czasu przemieszać. I potem ponakładam do słoików. To już Wam tego nie będę nagrywać. I pokażę Wam, ile wyszło z tego słoików. I oczywiście pasteryzacja. Dobrze, że już dosyć późno, także nie będzie już tak gorąco w domu, jak będę pasteryzować. Powinno mi, myślę, że wyjść spokojnie z, nie wiem, 6 słoików, może więcej z tego, litrowych. Zobaczymy, słoiki sobie w międzyczasie przygotuję. Także sałatka wyszła bardzo ładnie i zobaczymy później, ile nam wyjdzie. Także ja sobie przykrywam i niech ona się przegryza. No i moi drodzy, mamy kolejny dzień. Wtedy coś mi kamera odmówiła już współpracy, chyba się przygrzała. Już Wam pokazuję po pasteryzacji. Nie wiem, na czym mi tak właściwie
Urwało, już się nie dogrywałam, bo było słabe światło. I tu mamy te większe, tutaj Wam pokażę na tym małym, jak wygląda z bliższa ta moja sałatka z cukinii. Tak się prezentuje, myślę, że ładnie w tej zalewie paprykowej. Oczywiście trzeba sobie oznaczyć, co to jest i wynieść już można do chłodnego miejsca, do po prostu piwnicy, bo ona już jest gotowa. Także kolejne przetwory za mną, moi drodzy. Także mamy parę fajnych słoiczków i będzie to fantastyczny dodatek do zimowych, jesiennych obiadów i poza sezonem. Ja Was oczywiście zapraszam na playlistę przetwory domowe, moi drodzy, gdzie znajdziecie wiele, wiele różnych przepisów na sałatki, przetwory, na słodko, na ostro. Jest tam bardzo dużo przepisów, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, zwłaszcza jeżeli ktoś jest nowy, a dla stałych widzów, jeżeli czegoś szukają konkretnego, też w ramach przypomnienia. No i oczywiście miło by było, jeżeli zostawicie subskrypcję, bo powiem Wam, że bardzo, bardzo dużo osób ogląda bez subskrypcji. Przychodzą i oglądają, a subskrypcji nie zostawiają. A subskrypcja pomaga rozwijać się wszystkim osobom nagrywającym. Także fajnie, jak byście zostawili subskrypcję, jakiś fajny komentarz. Lubię czytać strasznie komentarze. Oczywiście te fajne, nie te zgryźliwe, ale takie też się zgryźliwe zdarzają, bardzo rzadko, ale się niestety zdarzają. Także kochani, kolejny przepis wleciał właśnie dla Was na kanał. Jeżeli się oczywiście podobał, to proszę o łapkę w górę, komentarz, będzie mi bardzo miło, a ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach kulinarnych, przetworowych i nie tylko. Pa, pa!